Siemaneczko moi drodzy. Słuchajcie, krótki filmik na temat systemu, który sobie ogarnąłem. Sam se na to wpadłem, nie wiem czy ktoś tak robi, ale nie widziałem. Generalnie nikt podmianek wody nie nagrywa. No dlatego... Dobra, do rzeczy. Po tym jak już sobie tam wiadomo spuścicie wodę wężem, ja to akurat mam tutaj teraz, oczyściłem sobie już w miarę dno, teraz mi się tutaj woda spuszcza, zanim mi się spuści, o tutaj przy okazji te korzonki podcinałem wszystkie, za radą kogoś z forum, już zapomniałem jak się tam kolega nazywał, ale pozdrawiam, przyciąłem, zobaczymy co z tego będzie, bo te korzenie już dosięgły mi właśnie pierwszych roślin. No i teraz zaraz wam pokażę, w jaki sposób ja dopuszczam tą wodę i jakie są tego plusy. Tylko mi zejdzie tutaj do wyznaczonego... do wyznaczonej kreski. Dobra, to widzimy się za sekundkę. Hejka. No więc wracając do akwarium, spuściłem sobie wodę gdzie do tego momentu właśnie. Taki mój wyznacznik. Dwa baniaczki, około 50 litrów plus minus, a to jest to urządzonko. Mała pompka z eBaya. Tam wspomniany na ręcznik. Mała pompka z eBaya, wąż o około 2 metrów. Tą pompeczkę na spokojnie można zanurzać do wody. Wszystko to podłączone pod zwykły, kupiłem 12-woltowy zasilacz. Teraz robię to na tej zasadzie. Tutaj jest na tej pompce ustawiona moc. Moja jest ustawiona na maksa. Ja tu normalnie wkładam w baniak. Ona sobie tam upada na dno. Końcówkę węże wiadomo. Aha, jeszcze zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy, bo ja mam bardzo lotne te podłoże JBL-a, to muszę tutaj folię zawsze dawać, nie? Przytrzymam zębami kurde węża, bo nie mam jak tą kamerę za wzorę. I teraz tutaj tylko na wtyczkach. Sorry, tak. Załącza. Świeci, działa, full power. Woda się leje gdzieś takim strumyczkiem. Trwa tak około 50 litrów, trwa około 10 minut przelanie. Ja wiem, że to może być trochę dużo dla niektórych, ale są tego plusy. Jeśli się ma jakieś tam stworzonka, rybki i tak dalej, pH wody i jednak temperatura, którą mam tutaj w baniaku jest delikatnie inna, to nie wpływa bardzo tak szybko na zmianę, nie tak jak z baniaka kiedyś lałem, jak miałem 330 jak najszybciej, chciałem wlać tą wodę do akwarium z tego względu, no że to wiadomo, no to jest tam trochę kilogramów, a to trzeba na wysokości klatki piersiowej trzymać jednak ten baniak, żeby wlewać, strasznie to chlapie, pluska, a tak zobaczcie, zwykła, najtańsza pompeczka kupiona na eBayu, podłączona pod zasilacz, najtańszy wąż, tam parę złotych kosztuje. No i w ten sposób spuszczam sobie dwa baniaczki, podmianka zrobiona na spokojnie. Także dziękuję, taki krótki tylko filmik. Być może ktoś z was też, kogoś z was też wkurza te dźwiganie tych baniaków z wodą i te podmianki, a to jest naprawdę dobra opcja. Pompka daje radę, ciągnie. Można wąż podłączyć też z drugiej strony. Ja całą pompkę wsadzam, bo to lepiej zauważyłem, że działa. Tak więc, no dobra, pozdrawiam i trzymajcie się, hej.